jesteśmy w Wrotka Music Cafe Club w Radlinie. Ja jestem Przemek Domański, a to jest Headshop TV. Witam. W tym odcinku zajmiemy się wrotką marki Crazy Skates, która jest spokrewniona z inną popularną marką zajmującą się wrotkami Seba. Model DBX1. Ciekawostką jest to model, w którym można regulować długość kładki. System bardzo podobny, który już widzieliśmy w Sebie. Tutaj również sprawdza się idealnie. Model DBX1 został stworzony z myślą o roller derby. But jest sztywniejszy niż w konstrukcjach rekreacyjnych. Posiada tutaj ochraniacz z przodu, taki podgumowany. Wiązanie również nie pozostaje wątpliwości. Zaczyna się bardzo nisko przy palcach. But jest bardzo wąsko tutaj zebrany. Ma za zadanie mocno obejmować stopę. Dodatkowo zastosowano tutaj jeszcze rzep, który pozwala ukryć górę sznurówek oraz dodatkowo jeszcze tutaj spina stopę w okolicach kostki. Po bokach możemy znaleźć slidery, które mają dodatkowo zabezpieczać tutaj przód wrotki. Wnętrze buta zostało miękko wykończone, jednak nie ma tutaj nadmiaru gąbek. Tych gąbek jest odrobinkę, natomiast one są ułożone w bardzo dobrych miejscach, tutaj w okolicach kostki, w okolicach ścięgna Achillesa, tak, że w tych miejscach dobrze dopasowują się do stopy. Z ciekawostek, ta wrotka posiada regulację rozmiarów. Jest to system pokrewny, jaki widzieliśmy już w Sebach Ether Junior. Mianowicie składa się z trzech wkładek, które wkładamy jedną w drugą. Gdy mamy w rolce tylko jedną wkładkę, otrzymujemy rozmiar 40. Gdy włożymy jedną wkładkę, otrzymujemy rozmiar 39. Gdy włożymy następną wkładkę, otrzymujemy rozmiar 38. System jest dosyć ciekawy i dosyć dobrze się sprawdza, gdyż zmniejsza but na długość, nie tylko na wysokość, ale również na długość. Te przetłoczenia powodują, że stopa dosyć dobrze leży w bucie, nie czuć tego bluzu. Od strony technicznej szyna wykonana z PPH, traki aluminiowe, na dosyć miękkich gumkach. Ta wrotka jest bardzo zwrotna, bardzo skrętna, pomimo iż rozstaw kółek nie jest tutaj szeroki, a kółka mają dosyć dużą średnicę. Kółka raczej już przeznaczone do jazdy indoor 92A. Całość naprawdę dobrze sprawuje się, rowki zwiększają przyczepność, zwłaszcza przydaje się to na zakrętach. Hamulec posiada regulację wysokości. Wystarczy tutaj dwa impulsy odkręcić i możemy regulować, na jakiej wysokości ma się znaleźć hamulec, więc można bardzo dopasować wrotkę do własnych potrzeb. Podsumowując, jest to dobra wrotka dla wszystkich fanów roller derby, którym jeszcze rośnie stopa, którzy chcą sobie kupić dobrej klasy sprzęt, ale nie chcą go co roku wymieniać. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na następny odcinek.